Na 99% coś z tych wraków wycieknie. Bomba ekologiczna na Bałtyku, 100-metrowe hotele budowlane na plaży, 101. rocznica zaślubin Polski z morzem. No i 100 lajków. Tak jest, dawajcie lajki pod dzisiejszym filmem. Zaczynamy! Europoseł PiS Kosma Złotowski alarmuje, że wraki niemieckich statków z czasów II wojny światowej rdzewiejące na dnie Morza Bałtyckiego to bomba ekologiczna z zapalnikiem czasowym. Polityk postuluje podjęcie zdecydowanych działań, których celem będzie zażegnanie niebezpieczeństwa. Chodzi m.in. o rdzewiejący w Zatoce Gdańskiej Franken, czyli niemiecki tankowiec z okresu II wojny światowej, który jest pełen paliwa. Problem jest poważny, bo z innego niemieckiego wraku Stuttgart, zlokalizowanego w Zatoce Puckiej, stopniowy wyciek paliwa rozpoczął się już w 1999 roku. Z badań z 2015 roku wynika, że obszar skażenia wyciekiem ze Stuttgarta przez 16 lat od odnotowania wycieku powiększył się pięciokrotnie i wynosi aż 415 tysięcy metrów kwadratowych, a stan środowiska morskiego w bezpośrednim sąsiedztwie wraku można określić jako lokalną katastrofę ekologiczną, informuje Fundacja MAR. 10 lutego 1920 roku, po długim czasie zaborczej niewoli, Polska odzyskała dostęp do morza. 101 lat temu generał Józef Haller, dowódca frontu pomorskiego, na znak zaślubin Polski z Bałtykiem, wrzucił do morza platynowy pierścień. W rocznicę tego wydarzenia w Pucku odbyły się uroczystości upamiętniające powrót naszego kraju na morskie rubieże Bałtyku. Ponad 100-metrowe liczące 33 piętra apartamentowce zostaną wybudowane na plaży w Międzyzdrojach. Szczeciński deweloper uzyskał już prawomocne pozwolenie na budowę, a sceptycy inwestycji mówią o niepowetowanych stratach dla środowiska. Takie bliskie sąsiedztwo morza i parku krajobrazowego budzi oczywiście ogromne kontrowersje. Sceptycy inwestycji wskazują, że ten teren budowy znajduje się niemal na granicy Wolińskiego Parku Krajobrazowego. Apartamentowce mogą przyczynić się więc do ogromnych strat dla środowiska naturalnego. W Pobierowie trwa budowa hotelu Gołębiewski, który ma być największym tego typu obiektem w kraju. No słuchajcie, dzisiaj tylko 3 fakty. Jeżeli chcecie więcej, tutaj macie więcej na naszym profilu na Morska TV w portalu Facebook. Mamy takie grono ludzi, którzy nam pomagają i wrzucają właśnie różne ciekawe morskie fakty, więc tam zapraszam po więcej, również też po zapoznanie się ze źródłami. Natomiast ja się bardzo cieszę oczywiście z tego, że mamy 101. rocznicę zaślubin Polski z morzem. Zresztą też czasami uczestniczyłem w tych całych ceremoniałach. No w tym roku nie, no bo zasypało śniegiem, nie bardzo mi się chciało, prawdę mówiąc, jechać do tego Pucka. Natomiast no na pewno nie nastraja to optymistycznie to, że mamy takie bomby zegarowe gdzieś tam ukryte pod tymi odmętami naszego morza. No a już w ogóle to się zdenerwowałem, jak usłyszałem, że w Międzyzdrojach, czyli tam, gdzie będziemy za chwilę jechać, robić nasze cykle filmów, miejscówki morskie, ma powstać jakiś wielki gmach. Słuchajcie, 33 piętra, 100 metrów do góry, no to powstanie taka wielka ściana betonowa, no i no to tak trochę zaburzy też tą, wiecie, tą infrastrukturę. Ja lubię takie pokoje gościnne, jakieś domki letniskowe, że wszystko mega rozproszone jest, a tu będzie normalnie hotel, będą windy, będą pewnie masa ludzi. Ja już widzę, jak ta masa ludzi z tego hotelu leży na tej plaży. Tam na pewno na surfa nie połowimy. Słuchajcie, kanał nasz się rozwija i troszeczkę modyfikujemy go. Na czym polega modyfikacja? Na tym, że dostrajamy go do tego, co wy chcecie, ale też do tego, co ja mogę fizycznie zrobić. Tak jak wiecie, pracuję w szkole, dodatkowo studiuję jeszcze i teraz robię awans zawodowy i dodatkowo jeszcze pomagam w klubie Władek Team, więc sporo tego wszystkiego się robi. Dlatego też zdecydowaliśmy jako morska ekipa, że będziemy robić co drugą niedzielę debatę. Nie co niedzielę, tylko co drugą niedzielę. Także szczególnie zapraszam na tą debatę, która będzie jutro, nie, pojutrze w niedzielę, no bo jutro mamy sobotę. Natomiast jutro zaczynamy pierwszy film z cyklu podstawy surf castingu. No właśnie, pojedziemy do sklepu, zobaczymy, co ciekawego można kupić w jakichś konkretnym budżecie, więc na pewno fajny będzie to rok, bo owszem, może tych debat będzie troszeczkę mniej, no bo połowę mniej, natomiast będą podstawy surf castingu.
Super seria. Będzie nowa seria o porcie. Portowy spławik, spinning portowy, na pewno super. Co tam jeszcze? Morskie miejscówki, tak jak już mówiłem, zaczynam od Międzyzdroi. Rewelacyjna sprawa. I co? I jeszcze chcieliście też serię testów. Łącznie z tym, jak się człowiek w woderach przewraca, czy mu ciężko wstać i tak dalej. Czy te nasze komplety wypornościowe w ogóle coś dają? Zrobimy to. Także zapraszam serdecznie, oglądajcie nas, łapkujcie w górę, jak ktoś chce i może niech udostępni ten film, czy zupełnie jakiś inny, który sobie znajdzie na kanale i który uważa, że jest spoko, niech udostępni sobie gdzieś na Facebooku. Naprawdę takie coś bardzo dużo daje. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia, cześć!